Syna i Ducha Świętego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Wyznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o Bogu, czynnym i moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobrałem najświętszą Maryję i zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy się, wielbimy się, wysławiamy się. Dzięki Ci składamy, o wielka jest chwała, wielka chwała Twoja. Władza Jego pomazańca.
Oto Słowo Boże. Chwała Bogu, niech będzie na wieki. Stoi Królowo po Twojej prawicy. Thank you.
tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Panie Prezydencie, Czcigodna Rado Miasta, członkowie żołnierskiej wspólnoty, pozostający w służbie czynnej i w stanie spoczynku, szacowni kombatanci dróg ku niepodległej i uczestnicy powojennych zmagań o wolność ojczyzny, drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy diakoni, siostry zakonne, czcigodne poczty sztandarowe, umiłowani siostry i bracia. W dniu dzisiejszym spotykamy się, aby świętować uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, by tutaj przeżyć błogosławiony dzień, w którym Matka Zbawiciela po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Ku szczytom nieba podąża Maryja Jasna Jutrzenka, wspanialsza blaskiem od słońca i od księżyca piękniejsza. Co było przyczyną wniebowzięcia? Pierwszą przyczyną była wiara dziewicy z Nazaretu. To ona była podstawą wielkości Maryi, błogosławiona, którą wierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Drugą przyczyną wniebowzięcia było jej niepokalane poczęcie. Skoro Matka Chrystusa była poczęta bez grzechu, to w konsekwencji nie podlegała też prawu śmierci. Trzecią przyczyną wniebowzięcia było jej Boże macierzyństwo. Jej ciało zostało w szczególny sposób uświęcone, ponieważ Maryja poczęła, nosiła i wydała na świat Syna Bożego. Jan Damascenski dopowie: wypadałaby ta, która w swym łonie nosiła Stwórcę, gdy był dziecięciem,
została przyjęta do boskich przybytków. Czwartą przyczyną wniebowzięcia było też całe życie Maryi, ściśle zjednoczone ze swoim Synem. W Polsce święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wiąże się dodatkowo z cudem nad Wisłą, który miał miejsce w roku 1920, kiedy po kapitulacji Niemiec na koniec I wojny światowej rząd radziecki unieważnił ustalenia pokoju brzeskiego i rozpoczął operację zbrojną. Dla wszystkich było jasne, że Armia Czerwona ma za zadanie wesprzeć ferment rewolucyjny ogarniający Europę Środkową. Generał Tuchaczewski w odezwie skierowany do czerwonoarmistów pisał: towarzysze, runął Bóg, ten największy ciemiężca proletariatu, legli nasi wrogowie, by teraz wolni, ale oto tam na zachodzie ciemiężona i krępowana brać wasza ręce ku wam wyciąga. Po trupie Polski wiedzie droga do światowej rewolucji. Pośród zmiennych losów tamtej polsko-bolszewickiej wojny, poza planami opracowanymi przez generałów obu walczących stron, wydarzyły się też rzeczy niezwykłe. Dotyczy to przede wszystkim zdarzeń, które miały miejsce w okolicy dnia wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia 1920 roku. Czołową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego ostrzygający Armię Czerwoną, przeprowadzony przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego. W krytycznym dla Polski momencie duchowym centrum ojczyzny była Jasna Góra. Pod koniec lipca zebrani tam biskupi ponowili akt oddania się Matce Bożej, Królowej Polski. Dnia 7 sierpnia rozpoczęto tam modlitwę błagalną, a 12 i 13 sierpnia na placu pod jasnogórskim szczytem leżały krzyżem dziesiątki tysięcy ludzi. I oto dnia 15 sierpnia na zakończenie nowenny zgromadzeni na tej górze Polacy usłyszeli radosną wieść: wróg został pokonany. Bitwa warszawska przeszła do historii jako jedna z ważniejszych w historii świata. Dla Polaków był to bowiem bój o być albo nie być Polski. Po raz pierwszy od chwili powstania niepodległego państwa polskiego zjednoczyła cały naród. Wyleczyła wielu polskich zwolenników komunizmu ze wszystkich sympatii i złudzeń. Pozwoliła budować demokratyczną ojczyznę. Ofiara żołnierza polskiego ocaliła od totalitaryzmu komunistycznego nie tylko Polskę, ale i Europę. Uratowała Europę niejako wbrew jej własnej woli. Dziękujemy dziś Panu Bogu za niezliczone rzesze ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, którzy na ołtarzu wolności ojczyzny złożyli nie tylko swoją młodość, zdrowie, życiowe plany, marzenia, ale i swoje życie. Dziękujemy dziś Maryi, Matce naszej, za wolną ojczyznę i prosimy, byśmy dobrze potrafili korzystać z tego daru, który został okupiony krwią tylu naszych rodaków. A my zastanawiamy się, siostry, bracia, dzisiaj, co z tego odległego wydarzenia wynika dla nas. Czy my myślimy o niebie? Jakże często traktujemy niebo i życie wieczne z przymrużeniem oka. Niekiedy można nawet odnieść wrażenie, że niebo dla wielu z nas stało się fikcją z bajki albo rzeczywistością, która nie istnieje. Także z tej przyczyny dobro i zło, które kiedyś było tak realne jak dzień i noc, stały się dzisiaj niczym mętna mgła. Ludzie dopuścili do tego, że ich życie wewnętrzne stało się brakiem. Utracili kontrolę nad własną naturą. Wymienili świętość na wygodę, wierność na sukces, miłość na władzę, mądrość na informację, tradycję na modę. Pomogli zgasić światło, które zaświecili nasi ojcowie. A przecież człowiek albo odzwierciedla obraz Bożej obecności, albo obraz bestii, albo świat czyni mu ołtarzem dla Boga, albo światem zagładną demony. Tu nie ma miejsca na neutralność. Albo będziemy służyć temu, co święte, albo staniemy się niewolnikami zła. Stąd zmysł świętości jest dla nas tak ważny jak światło słońca, ponieważ nie ma natury bez ducha,
podobnie jak nie ma braterstwa bez Ojca i ludzkości, bez przywiązania do Boga. Dziś, jak przed laty, zagraża nam wiele niebezpieczeństw i fizycznych, i duchowych. Trzeba każdemu z nas łaski nawrócenia i przemiany życia. Trzeba nieustannego trudu powstawania z grzechu do łaski. Wielu naszych braci i sióstr zagubiło się na drogach życia, bez wiary oraz życia, jakby Boga nie było. Tak oto pozostaje nam do wyboru jedna z dwóch dróg. Program szatana, który głosi miłość własna, posunięta aż do wzgardzenia Bogiem, oraz program Chrystusa, który brzmi, czyli umiłowanie Boga aż do wzgardzenia sobą, uczy święty Augustyn. Prawda o wniebowzięciu Marii mówi nam niewątpliwie, że przeznaczeniem, że celem życia człowieka jest niebo, a dokładnie jest Bóg. Przypomina więc o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. Przypomina o życiu Boga, pokazuje jednocześnie, jak ktoś to dobrze ujął, że zapatrzenie się w niebo nie odrywa nas od ziemi, lecz zaostrza odpowiedzialność za czas dany nam przez Boga. Ziemia nie jest, nie może być niebem. Jest drogą do nieba. Tą, która wskazuje nam ten nasz ostateczny cel, jest właśnie Maryja z duszą i ciałem wzięta do nieba. Każdy człowiek, podobnie jak ona, wezwany jest z duszą i ciałem do życia z Bogiem. Jest więc już teraz odpowiedzialny za wszystkie wymiary swego życia. Nie jest bowiem jedynie duchem, który wyrywa się z włókanej materii i nie jest całą materią pozbawioną czego tchnienia. Wniebowzięcie jest zatem świętem naszego wewnętrznego powołania. Jest świętem powołania do pełni człowieczeństwa i na taką pełnię wskazuje. Jest świętem, które przypomina nam o naszym człowieczeństwie i jego niezbywalnej wartości. Jest świętem, którym trzeba wracać do pełnej prawdy o człowieku, do prawdy o ludzkim życiu, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Do prawdy o ludzkiej wolności i odpowiedzialności, do prawdy o sumieniu i o szacunku dla sumienia, do prawdy o przeznaczeniu człowieka do życia z Bogiem i w Bogu. Niebiaska obleczona w słońce, czytanym dziś Apokalipsy świętego Jana, jest zapowiedzią Marii, ale jest również zapowiedzią Kościoła, który przez chrzest nieustannie rodzi swoje dzieci do nowego życia. Opisana przez apostoła walka smoka z niebiaską, to walka szatana z Kościołem i jego dziećmi. Ale to także walka prowadzona indywidualnie czy instytucjonalnie z Kościołem i jego pasterzami, którą widać w rosnącej niechęci, a nawet nienawiści pewnych środowisk w świecie, w Europie i naszej ojczyźnie do Kościoła Chrystusowego. Powinniśmy się strzec przed tak zwanymi obrońcami świętości państwa i wszystkimi, którzy nieustannie straszą społeczeństwo ludźmi wierzącymi. W obliczu wprowadzania przez władze naszego państwa ideologii, które godzą w istotę małżeństwa i rodziny, trzeba w imię autentycznego dobra naszej ojczyzny bronić tych instytucji za wszelką cenę. Jak można ogłaszać rok 2015 rokiem Jana Pawła II, a jednocześnie przyjmować prawo sprzeczne z nauczaniem papieża? To jest oczywista sprzeczność, a może schizofrenia. Ci ludzie, którzy podejmują takie uchwały w parlamencie, wiedzą, co robią, to trudne do zrozumienia. Jak można z jednej strony ogłaszać ten rok, widzieć w Janie Pawle II autorytet wychowawczy, przewodnika narodu, a z drugiej strony wprowadzać tego rodzaju prawo, które uderza w przyszłość narodu polskiego i stoi w wyraźnej sprzeczności z nauczaniem Jana Pawła II. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Gdy w dzisiejszą uroczystość mówimy o Polsce i patriotyzmie, musimy zwracać szczególną uwagę na to, co nam zagraża zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Musimy także pamiętać, że Matka Najświętsza
jest nie tylko tą, która niegdyś nad Wisłą dokonała cudu, ale również dziś broni naszej godności, chce, abyśmy naszymi sercami przylgnęli do Boga. Niech dzisiejsza uroczystość pomoże nam dobrze widzieć, rozumieć i działać. Tak, aby Polska była Polską i aby trzymała się tysiącletniej tradycji, która pomagała jej przetrwać w każdych niesprzyjających okolicznościach. O Wniebowzięta, potrzebujemy Twojej pomocy i wsparcia, zmagamy się z wyzwaniami codzienności. Potrzebujemy poczuć, że jesteś naszą matką w konkretnych sytuacjach życiowych. Chcemy już teraz naśladować Ciebie w posłusznym pójściu za Chrystusem i wielkodusznej służbie siostrom i braciom. Panie, za naszą ojczyznę i naród Polski, byśmy wspominając cud nad Wisłą, z ufnością powierzyli się opiece Maryi i dbali o wierność chrześcijańskich korzeni na polskiej ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszych bliskich zmarłych oraz tych, którzy ponieśli śmierć w obronie naszej ojczyzny, aby radowali się chwałą Maryi w niebo wziętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas zebranych na świątecznej Eucharystii, abyśmy ufnie oddali nasze życie Maryi i starali się ją naśladować w pielgrzymce wiary do nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, wysłuchaj naszej pokornej modlitwy i udziel nam łask, których najbardziej potrzebujemy za wstawiennictwem
Najświętszej Dziewicy, którą dzisiaj czcimy jako w niebowziętą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.